Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przechodzimy powolutku do wykresów, ale nim do nich dojdziemy, to oczywiście chciałem Wam jeszcze przypomnieć o konferencji społeczności kryptoraportu trzecim, już takim evencie, który odbędzie się niebawem, bo 23 marca, tym razem ponownie witamy się i spotykamy się oczywiście w Łodzi, w hotelu Holiday Inn. Są jeszcze dosłownie ostatnie wolne bilety, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze się zastanawia, no to myślę, że pora przestać się w końcu zastanawiać, podjąć tą decyzję, zakupić bilet, zarezerwować sobie termin i widzimy się 23 w Łodzi. Będziemy wszyscy, będzie Marta, będzie Janusz, będzie Patryk, będę ja, będzie masa ludzi. A dodatkowo, oczywiście na stronie samego eventu możecie znaleźć sobie takie wideo relacje z dwóch poprzednich edycji naszych wydarzeń. Myślę, że to też powinno Wam zobrazować, o jakim evencie tak naprawdę tutaj mówimy. Więc jeżeli macie wolny, nie macie planów jeszcze na 23 marca, no to myślę, że pora to zmienić i te plany sobie jakieś tutaj już zaplanować. Plany zaplanować brzmi jak masło maślane, ale nie to jest najważniejsze. Przejdźmy więc do konkretów. No i cóż, tak naprawdę patrząc na to, co działo się ostatnio na Bitcoinie, aż chciałem Was na początku zapytać, jak tam po wczorajszym. Kto się trzyma, kto całkowicie się załamał, kto ile włosów z głowy wyrwał. Tak naprawdę jak przeżyliście tą wczorajszą sesję, no bo trzeba powiedzieć, że była ona niezwykle interesująca. Wpierw Bitcoin wybija ponad 69 200 dolarów, ustanawiając tym samym nowe ATH. Pięknie, cudownie, wspaniale, bo chyba po raz pierwszy w historii mieliśmy do czynienia z nowym ATH przed halvingiem jeszcze, po czym w ciągu dosłownie chyba 5 kolejnych godzin spada o 10 000 dolarów, więc dość wyraźny spadek. Ale z perspektywy czasu, czy jest to spadek, który w jakiś sposób powinien nas martwić? No w mojej ocenie chyba niekoniecznie. Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, sama wyprzedaż zatrzymała się w rejonie 60 tysięcy dolarów. Tam przebiega dość istotny techniczny pułap wsparcia. Pojawiła nam się na przestrzeni ostatnich godzin dość wyraźna presja popytowa i obecnie za jednego bitcoina płacimy już prawie 66 tysięcy dolarów. Więc oczywiście skala spadku spora. Momentum tej wyprzedaży bardzo, bardzo duże. Ale pytanie, czy to będzie trwały spadek, czy przerodzi się to w jakąś wielką bessę? W mojej ocenie nie. Oczywiście, to nie musi być równoznaczne z tym, że wczoraj mieliśmy spadki, a od dziś notowania znowu pną się w górę i za chwilę będziemy na pułapie 100 tysięcy dolarów. Nie. Tego typu rzeczy nie muszą wcale się wydarzyć, bo ta korekta spadkowa może trwać nieco dłużej. Być może będziemy musieli przez kilka kolejnych dni, a może nawet przez kilka tygodni obserwować jakieś tendencje spadkowe. Natomiast sam fakt, że pojawiła nam się relatywnie szybko dość wyraźna presja popytowa, już jest dość sporym argumentem za tym, że prawdopodobnie nie mamy w tym momencie do czynienia z kolejnym pęknięciem bańki. Jest to po prostu naturalna, nieco większa, bardziej dynamiczna reakcja podażowa, która w mojej ocenie w dużej mierze wynika z chęci realizacji zysków. Warto bowiem zwrócić uwagę, że licząc tylko od tych dołków z 23 stycznia do wczorajszych szczytów, Bitcoin podrożał przecież o prawie 80%. No a mówimy tu o ruchu w ciągu nieco ponad miesiąca, więc skala samego wzrostu była przepotężna, no i to mogło skłaniać niektórych inwestorów do tego, żeby przynajmniej częściowo swoje zyski zrealizować, odciąć te kupony. Oczywiście część pozycji być może zabezpieczyć, część środków wyciągnąć i przeczekać na wypadek wystąpienia jakiejś korekty, żeby móc odkupić Bitcoina nieco niżej, więc takie zawahania, takie zawirowania będą miały miejsce. No i to też jest w mojej ocenie dość dobra rzecz, że spadki się wczoraj pojawiły i dość dobrą rzeczą dla wielu będzie to, że te spadki były tak dynamiczne. Oczywiście, jeżeli ktoś na nich wczoraj stracił,
no to pewnie wyciągnie z tego jakieś lekcje. Natomiast dlaczego mówię, że to może być dobre? To może być bardzo pozytywna rzecz dla portfeli wielu osób nieco mniej doświadczonych, które wczoraj zdały sobie sprawę, co prawda w dość brutalny sposób pewnie niektórzy, ale jednak, że duża zmienność działa w dwie strony. To nie będzie tak, że Bitcoin będzie w stanie tylko wzrastać bardzo dynamicznie, ale jak będą spadki, to będzie spadał spokojnie. No nie, będziemy mieli podobne sytuacje, jak mieliśmy w poprzednich latach, czyli jeżeli jakiś rynek jest w stanie wzrastać o dziesiątki procent w ciągu kilkunastu dni, no to spadki też nie będą raczej na poziomie 1 czy 2%, tylko będą zdecydowanie większe. No i wczoraj Bitcoin pokazał, że potrafi. Co prawda, i to jest akurat bardzo pozytywna informacja, że ta wczorajsza świeca nie zamknęła się poniżej otwarcia świecy poniedziałkowej, bo gdybyśmy mieli zamknięcie wczorajsze poniżej poziomu 63 tysięcy dolarów, no to z czysto technicznego punktu widzenia moglibyśmy mówić o stworzonej prospadkowej formacji objęcia Bessy, występującej w okolicy technicznego oporu na pułapie 69 tysięcy dolarów, co sygnalizowałoby próbę odbicia tego pułapu i mogło inicjować jakiś dalszy ruch spadkowy. Czy ten ruch spadkowy będzie kontynuowany? Ciężko jest na tym etapie powiedzieć, no bo to jest dość świeża sytuacja. W mojej ocenie z tyłu głowy zawsze warto mieć tą świadomość, że jakaś korekta spadkowa może się pojawić, Bitcoin może cofnąć się, czy to znowu do 60 tysięcy dolarów, czy nawet mógłby spaść w kierunku 53 tysięcy dolarów. Natomiast uważam, że nawet jeżeli coś takiego się wydarzy, to będzie to raczej forma korekty. Nie zakładam, żeby wczorajsze szczyty nieco ponad 69 200 dolarów za Bitcoina ustanawiały nam wierzchołek trwającej od listopada 2022 roku hossy. W mojej ocenie jest to tylko jakaś korekta. Podobnych korekt mieliśmy na przestrzeni ostatniego roku kilka i uważam, że ta zwyżka dalej będzie kontynuowana. Oczywiście Bitcoin powoli wkracza na nieznane sobie tereny i nieznane nam tereny, no bo jeżeli wybijemy ponad wczorajsze maksy, to prawda jest taka, że notowania pierwszej kryptowaluty znajdą się na najwyższych pułapach cenowych w historii. W związku z czym z lewej strony wykresu nie będziemy mieli żadnych wierzchołków, żadnych dołków, absolutnie żadnych technicznych punktów odniesienia, przy których rynek reagował w przeszłości. I to będzie właściwie uniemożliwiało określenie zasięgu dla dalszego rajdu wzrostowego. I oczywiście ktoś powie, no ale jak to? Przecież ci wszyscy branżowi eksperci, to oni wskazują, że Bitcoin wzrośnie do 100 tysięcy dolarów w tym roku, albo do 120, do 150, do 200 tysięcy, do 250. Właściwie mamy ostatnio taki mały wyścig, kto da więcej. No i okej, oni sobie mogą prognozować najróżniejsze rzeczy. Tylko czym to jest poparte? No i nad tym warto się pochylić, no bo pojawiły się w ostatnim czasie prognozy, że Bitcoin wzrośnie powiedzmy do 200 tysięcy dolarów jeszcze w tym roku. Ale jaki jest argument za takim wzrostem? No argument jest taki, że inwestorzy instytucjonalni rzucili się na ETF-y bitcoinowe i jeżeli za chwilę SEC zatwierdzi również ETF-y na Ethereum, no to ten popyt będzie jeszcze większy. Pojawiły się takie sugestie i porównania, że pojawienie się tu na ETF-ów na Bitcoina to jest mniej więcej tak, jakby Bitcoin zrobił IPO, no bo w końcu jest dostępny oficjalnie na giełdach. Co prawda nie na wszystkich, bo w żadnym polskim domu czy biurze maklerskim tych ETF-ów na Bitcoina na ten moment kupić się nie da, więc no szkoda, trochę szkoda, albo bardzo nawet szkoda, no ale na ten moment czegoś takiego dostępnego w polskich domach i biurach maklerskich nie ma i nie wiem, czy to się prędko zmieni. Jest jeden dom maklerski, który zapowiada udostępnienie podobnych instrumentów, ale to nie będą te same ETF-y, to będzie chyba coś innego, ale to też w perspektywie raczej kilku miesięcy. Natomiast mówimy o tym, że popyt może wzrosnąć. Okej, fajnie. Mówimy o tym, że nowa podaż może się zmniejszyć, no bo po halvingu spadnie ona o połowę, więc okej, mamy tak naprawdę teraz wzrost popytu, nadchodzący spadek nowej podaży, czyli czynniki, które fundamentalnie powinny wspierać wzrost notowań. Tylko skąd bierze się ów wycena, że to będzie 150 albo 200 albo 250 tysięcy dolarów? To nie jest w żaden sposób matematycznie wyliczone, bo takich wyliczeń zrobić się najzwyczajniej w świecie nie da. No bo nikt nie wie, jak będą zachowywać się inwestorzy instytucjonalni. Oczywiście poniedziałek, wtorek, środa w ubiegłym tygodniu, a także poniedziałek w tym tygodniu obserwowaliśmy dość wyraźne zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych, bo instytucje skupowały na rynku bitcoinów w ilości dziesięciokrotnie większej niż wydobywali to górnicy. No i okej,
Natomiast nikt nie wie, czy ta tendencja utrzyma się przez najbliższy tydzień, miesiąc, pół roku czy 5 lat. Więc nie da się prognozować za bardzo na podstawie tego, że zainteresowanie rośnie, jak bardzo ono wzrośnie i jak długo się utrzyma, no bo nikt nie wie, co za chwilę zrobi ktoś inny. A no nie oszukujmy się, rynek finansowy, w tym rynek kryptowalut, to jest żywy organizm. My oczywiście patrzymy na wykres, patrzymy na jakieś świeczki, na wzrosty, spadki, wyznaczamy sobie wsparcie i opory, ale prawda jest taka, że każda taka świeczka to jest graficzne przedstawienie nastrojów, zachowań i decyzji podejmowanych przez inwestorów na całym świecie. Więc wszystko zależy od tego, jakie będą nastroje. Póki co są bardzo optymistyczne, póki co mamy też cały szereg czynników fundamentalnych, które przemawiają za tym, że te wzrosty mogą być kontynuowane, począwszy od oczywiście obserwowanych w ostatnim czasie zakupów przez instytucje finansowe, przez oczekiwania, że SEC zatwierdzi wkrótce także wnioski o ETF-y spotowe na Ethereum, po oczekiwane obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych na końcu tego roku, halving itd. I tak dalej. Tych czynników fundamentalnych jest naprawdę kilka, a to sprawia, że rok 2024 no prawdopodobnie będzie dla rynku kryptowalut niezwykle pozytywny. Tak jak już wspominałem, w mojej ocenie to, co wydarzyło się wczoraj, nie oznacza wcale żadnego takiego pęknięcia bańki, bo w mojej ocenie jeszcze do bańki teraz jest bardzo, bardzo daleko. Właściwie można powiedzieć, że takie większe zainteresowanie wokół rynku kryptowalut obserwujemy tak naprawdę od połowy stycznia, kiedy SEC zatwierdziło wnioski o dopuszczenie do obrotu giełdowego ETF-ów na Bitcoina, więc zdaje się, że do euforycznej hossy jeszcze nam tutaj daleko. Ok, przejdźmy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się obecnie na notowaniach Ethereum i w tym przypadku zauważymy jeszcze ciekawszą sytuację, bo wczoraj oczywiście mieliśmy spadki, tylko jakie były to spadki, jaka była skala tego ruchu spadkowego? Oczywiście, gdybyśmy mierzyli sobie od szczytu do dołka, no to było to prawie 16%, gigantycznie dużo. Ale jak zerkniemy sobie na zasięg spadków od otwarcia do zamknięcia wczorajszej sesji, to było to 1,7%. Finalnie wczorajsza sesja zamknęła się też wewnątrz strefy oporowej. Ja te strefy wyznaczałem między 3550 a na $3620. Mówiłem Wam o niej już jakiś czas temu. Natomiast dzisiaj mamy godzinę oczywiście 8.11 w momencie, w którym ja to nagrywam. Nie wiem, która jest, jak Wy to obserwujecie, ale na ten moment Ethereum zyskuje już 6%, więc wzrosty są całkiem wyraźne. No i jeżeli to się nie zmieni, to tak naprawdę za chwilę możemy mieć wyjście ponad wczorajsze wierzchołki. Oczywiście to może w naturalny sposób napędzać dalszy rejs wzrostowy. Przypomnijmy, Ethereum jeszcze nowego ATH nie wybiło. Natomiast gdzie są kolejne opory? Rejon mniej więcej 3900-4000 dolarów to jest opór numer 1, ten najbliższy. Nadal już mówimy o pułapie 4700-4800, czyli wierzchołki z listopada 2021 roku. No i w mojej ocenie kwestią czasu jest tylko to, kiedy Ethereum właśnie w te rejony powróci. No a przechodząc do projektu, które to Wy zaproponowaliście, no tu też trzeba powiedzieć, że działo się na przestrzeni ostatnich godzin całkiem sporo i raczej na nudę narzekać tutaj nie musieliśmy. Solana to projekt, którego notowania wczoraj odbiły się bardzo ładnie. Właściwie ja miałem opór na poziomie $135. W piku byliśmy na poziomie bliżej $143. Natomiast spadki w pewnym momencie sięgnęły w rejon $110 za Solanę. Obecnie płacimy za tę kryptowalutę prawie $132. No i można powiedzieć, że ona w dalszym ciągu utrzymuje się pomiędzy wsparciem i oporem. I ja wiem, to brzmi strasznie tandetnie, bo każdy rynek zazwyczaj utrzymuje się pomiędzy wsparciem a oporem. Mówię, że zazwyczaj, no bo jak Bitcoin na przykład wybije nowe ATH, no to będzie nad wsparciem, ale nie będzie miał nad sobą żadnego oporu wyznaczonego. Natomiast w większości przypadków zazwyczaj notowania utrzymują się pomiędzy jakimś wsparciem a oporem. Więc twierdzenie, że jesteśmy między wsparciem a oporem, no nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale chodzi tutaj o zwrócenie uwagi, że mamy dość wąską strefę, bo wsparcie $121, opór $135, $135,5, więc to jest bardzo, bardzo wąski zakres. No i tak naprawdę warto poczekać na kierunkowe wybicie, dlatego że wyjście z tego zakresu górą mogłoby w naturalny sposób przyczynić się do zainicjowania dalszego rajdu wzrostowego, a ten na Solanie mógłby być kontynuowany w kierunku czy to $153, $155, dalej pewnie powyżej 200 albo nawet w rejon $260, więc potencjał jeszcze jest tutaj całkiem, całkiem wyraźny. Potencjał do wzrostów
można będzie dostrzec być może w najbliższym czasie także na notowaniach XRP, choć póki co byłbym troszkę ostrożny, dlatego że notowanie XRP odbiły się wczoraj dość wyraźnie od linii tendencji wzrostowej, oczywiście tej wcześniej testowanej, już wybitej, ona wielokrotnie była testowana najpierw jako wsparcie, później jako opór, znowu jako wsparcie, po raz kolejny jako opór w pierwszej połowie stycznia, no i teraz znowu była przetestowana właśnie od doła, więc jako opór. W odróżnieniu do Ethereum na przykład, no tu mieliśmy spadki wczoraj dość wyraźne, a dzisiejsze wzrosty w żaden sposób tego wczorajszego ruchu nie negują, więc widzimy, że, ja wam troszeczkę przybliżę, że to co się dzieje dziś o poranku jest o wiele, wiele spokojniejsze, mniej dynamiczne niż spadki obserwowane wczoraj. Obecnie XRP jest w rejonie technicznego oporu, jest to strefa mniej więcej w wysokości 60 centów, 0,6035, tak u mnie na wykresie się to prezentuje i tak naprawdę w dużej mierze najbliższa przyszłość XRP w mojej ocenie będzie zależna od tego, czy kurs będzie w stanie powrócić trwale powyżej tego zakresu, czy być może zaraz jedziemy znowu niżej. Gdyby się udało wrócić ponad, no to oczywiście wzrost w kierunku 70 centów, natomiast żebyśmy mogli mówić o nieco większym potencjale do dalszego rajdu na północ, to koniecznie byłoby wyjście najlepiej powyżej 70 centów, a preferowane byłoby nawet wyjście powyżej tych wierzchołków z pierwszej połowy listopada ubiegłego roku, wtedy moglibyśmy oczekiwać zwyżki nawet w kierunku 88 centów. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest AVAX, a więc Avalanche, projekt, którego kurs odbił się wczoraj najpierw od takiej lokalnej linii wzrostowej, następnie dobił do linii tendencji wzrostowej, ale dolnej. Tutaj mamy tak naprawdę formację klina. Czy jest to sytuacja pozytywna? Niekoniecznie, przynajmniej nie z technicznego punktu widzenia i trzymajmy kciuki za tym, że rynek kryptowalut odbije wzrostowo i pociągnie Avalanche ze sobą także, bo gdybyśmy ograniczali się tylko do analizy technicznej, pomijali fundamenty, pomijali korelacje szerokiego rynku wirtualnych aktywów i spojrzeli tylko na ten jeden wykres, no to powodów do optymizmu jakoś szczególnie wielu byśmy nie mieli, bowiem kliny, czyli układy takie jak ten, który na notowaniach Avalanche obserwujemy właściwie niemal od początku tego roku, postrzegane są raczej jako formacje korekcyjne. Wynika to z tego, że częściej niż rzadziej rynek wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem, a w tym przypadku wcześniejszy ruch był spadkowy, więc i wybicie dołem ze statystycznego punktu widzenia wydaje się tu nieco bardziej prawdopodobne. Oczywiście to nie musi napędzać jakiejś szalonej, panicznej wyprzedaży i totalnego załamania, ale spadek w kierunku 33 czy dalej 29 dolarów, no zdaje się, że jest tu jak najbardziej sensownym rozwiązaniem i taka wyprzedaż może się pojawić. Oczywiście najpierw musielibyśmy osunąć się poniżej linii tendencji wzrostowej, od której w tym momencie próbujemy odbić. No i teraz, jeżeli ta zwyżka, którą o poranku obserwujemy, będzie kontynuowana, to myślę, że notowania Avalanche mogłyby w najbliższym czasie dotrzeć czy to w rejon 42,5 dolara, czy 42,50, albo dalej właśnie do tej linii tendencji, od której wczoraj odbiliśmy, czyli to są okolice mniej więcej 45 dolarów. Kolejny projekt, ale tu już zdecydowanie bardziej optymistyczny, to jest Fed, a więc Fetch AI. Spektakularne wzrosty. Wczoraj w piku, no potężna wyprzedaż, co mam wam powiedzieć. Dlatego na początku tak naprawdę byłem ciekaw i podzielcie się proszę w komentarzach, jak przeżyliście wczorajszą sesję, bo ja przeżyłem ją normalnie. Dla mnie to był dzień jak co dzień, bo dla mnie, w sensie ja wiem, może głupio to zabrzmi, szczególnie jak ktoś jest na rynku kryptowalut na przykład od tygodnia albo od dwóch i teraz usłyszy, że ktoś patrzył sobie na spadki pokroju, tak jak tutaj, ponad 32%. No i nie robiło to na nim jakiegoś gigantycznego wrażenia, po prostu siedziałem, zrobiłem swoje, popatrzyłem sobie na wykresy, jak mi się znudziło, to poszedłem, odpaliłem serial na Netflixie i sobie coś obejrzałem i raczej nie spoglądałem na wykres, bo średnio mnie to interesowało, co się będzie działo na rynku kryptowalut w perspektywie kilku najbliższych godzin, tylko musicie wziąć poprawkę na to, że ja na rynku jestem od 2012 roku, ogólnie na rynkach finansowych, więc swoje już widziałem i różne załamania przeżyłem, w związku z czym wiem, że to jest nieuniknione, jeżeli ktoś decyduje się być uczestnikiem rynków finansowych i to nie ma znaczenia, czy akcji, czy kryptowalut, czy nawet walut fiducjarnych, no to musi zdawać sobie sprawę z tego, że raz na jakiś czas, raz na kilka lat jakieś większe, bardziej dynamiczne załamanie się pojawi. W
tym przypadku było to załamanie o 32%, natomiast koniec końców tą wczorajszą sesję i tak udało zamknąć się wzrostowo, co prawda o 0,5%, czyli tyle co nic, ale jednak in plus. Więc po całych tych spadkach został nam jedynie bardzo, bardzo duży dolny knot. Dziś o poranku z kolei obserwujemy wzrosty o 16%. To też sprawia, że notowania FetchAI znajdują się już na najwyższych poziomach w historii. No i to trochę utrudnia, no bo nie wiemy, gdzie jest sufit. Czy teraz ta zwyżka będzie kontynuowana do 2,50, 3 dolary, a może do 50 dolarów. Tak naprawdę tylko czas nam to pokaże, natomiast póki co widać, że nastawienie jest przepotężnie bycze, bo zaczynaliśmy z początkiem lutego wzrostami o 20% w ciągu tygodnia i rozpędzaliśmy się 30% w ciągu tygodnia, 34% w ciągu tygodnia, 60% w minionym tygodniu. Dziś mamy środowy poranek i mamy 15% wzrosty, pomimo tego, że wczoraj mieliśmy do czynienia z gigantycznym załamaniem. Idąc dalej, zerknijmy sobie na MATIC, a więc poligon. W tym przypadku zauważymy, że wczorajsze spadki dotarły do technicznego wsparcia. Jest to granica mniej więcej 95 centów. Póki co obserwujemy próbę odbicia tego pułapu i oczywiście dziś o poranku obserwujemy jakieś wzrosty, natomiast nie są one porywająco duże. To jest 2,6%, czyli dość niewiele. Nie mamy zanegowanego wczorajszego ruchu spadkowego, natomiast jeżeli ta zwyżka byłaby kontynuowana, no to poligon mógłby zmierzać czy to w kierunku tych wczorajszych wierzchołków, albo dalej. Kolejne dwa bardzo ciekawe opory, to jest odpowiednio $1.31 oraz $1.53. Natomiast jeżeli ta presja podażowa, bo wczorajsza była dość silna, utrzymałaby się, no to możemy mieć do czynienia z takim, że teraz jest podbicie wzrostowe, a za chwilę na przykład jeszcze poligon będzie spadać i wróci sobie w rejon tych 95 centów. I tu jest plusem to, że ta granica 95 centów to nie jest żaden losowy poziom. To jest naprawdę jeden z ciekawszych poziomów wsparcia. Nie taki pułap, przy którym notowania zareagowały raz w przeszłości. My tu mamy tak naprawdę historię od roku 2022. Już, tak jak teraz jest widoczna na wykresie, jakbyśmy przeskrolowali w lewo, no to pewnie tych testów było zdecydowanie więcej, no ale jeden test, drugi test, trzeci, później testy jako wsparcie, znowu testy jako opór, jako wsparcie, jako opór, więc bardzo, bardzo istotny punkt, 95 centów. Jeżeli nie spadniemy poniżej, no to może okazać się, że to jest po prostu kolejna korekta przed następnym impulsem wzrostowym. Ok, idziemy dalej, WorldCoin, no i tu sytuacja dość ciekawa, mam wykres z perspektywy interwału 4-godzinnego, dlatego że na D1 zbyt wiele sensownych rzeczy nie powiemy, w sensie gdybym ograniczył się do analizy interwału dziennego, to powiedziałbym ok, no to spadamy do $4.70, bo tam jest zlokalizowany najbliższy, taki naprawdę sensowny, istotny pułap wsparcia. Natomiast zerkając na interwał 4-godzinny, jesteśmy w stanie dostrzec, że te wczorajsze spadki zatrzymały się w rejonie wsparcia. Co prawda, może bardziej lokalnego niż jakiegoś turboistotnego, ale jakby nie patrzeć, jest to jakieś wsparcie. Granica $6.15. Pułap, który był testowany już w drugiej połowie lutego bieżącego roku, to od niego odbiliśmy, no i teraz obserwujemy całkiem sensowne wzrosty, bo tylko ta świeca 4-godzinna notuje wzrosty już na poziomie 10%. No i one sprawiły, te wzrosty, że obecnie testujemy techniczny pułap oporu. Co prawda znowu jest to jakaś lokalna strefa, ale warto zwrócić uwagę, że jest to bariera, która była testowana zarówno jako opór i później jako wsparcie. Granica $7.07, czyli 7,07. Do tego wszystkiego jest to poziom, który pokrywa nam się zmierzeniem 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego impulsu spadkowego, więc wyjście powyżej tego zakresu mogłoby napędzić dalszy rajd wzrostowy, czy to w kierunku $8.35, $9.40, czy dalej nawet już oczywiście mówimy o nowym ATH. Więc w mojej ocenie wiele będzie zależało teraz od tego, co wydarzy się, stawiam, że na przestrzeni najbliższych minut bądź godzin, jak wy to oglądacie, to może już jest jakaś informacja większa, czy wybijemy powyżej tego oporu, czy za chwilę pojawi nam się jakaś większa presja podażowa, która wskaże na potencjalne odbicie od niego i zainicjuje ruch spadkowy. Póki co momentum tych wzrostów porannych jest na tyle silne, że w mojej ocenie realnym jest to, iż notowania mogą podjąć próbę jednak wyjścia powyżej obecnie testowanego oporu, a to przekładać by się mogło oczywiście na dalszy wzrost. Kolejnym coinem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest Chili's. Tu mieliśmy odbicie, co prawda nie wczoraj, ale już kilka dni wcześniej od oporu zlokalizowanego nieco powyżej pułapem 16 centów. Wczorajsze spadki nie dotarły precyzyjnie do tego najciekawszego poziomu wsparcia, czyli granicy 11,3 centa, 0,1130. Zatrzymaliśmy się nieco wcześniej,
O poranku obserwujemy niewielkie podbicie wzrostowe i tak naprawdę teraz pozostaje pytanie, czy rynek będzie miał wystarczająco siły do tego, żeby szybko powrócić w rejon 16 centów, bo to, że wrócimy w rejon 16 centów, to w mojej ocenie jest kwestią czasu. Pytanie tylko, czy zrobimy to szybko, na zasadzie dziś bądź jutro, później wybijemy powyżej tego zakresu i dynamicznie będziemy zwyżkować w kierunku 27-28 centów, czy być może pojawi nam się jednak za chwilę znowu jakaś presja podażowa, która przyczyni się do dalszego ruchu spadkowego i korekta, którą od kilku dni obserwujemy, wydłuży nam się może nie do kilku dni, tylko nawet do tygodnia, dwóch albo trzech, w efekcie czego notowanie, czyli spokojnie mogłyby osuwać się w rejon 11 centów, żeby później dopiero odbić. Więc tak naprawdę w mojej ocenie najbliższe godziny będą dość istotne, bo jeżeli na przestrzeni najbliższych godzin pojawi się wystarczająco silna presja popytowa, żeby szybko powrócić w rejon wczorajszych szczytów, no to ta zwyżka dalej będzie mogła być w kolejnych dniach kontynuowana. Natomiast jeżeli szybko nie wzrośniemy, szybko nie wrócimy w rejon wczorajszych wierzchołków, tylko to będzie jakiś taki spokojny tylko wzrost, to zwiększa się będzie prawdopodobieństwo, że ta korekta, którą od kilku dni obserwujemy, będzie mogła się przeciągnąć w czasie. Nie mówię, że to się przełoży na jakieś załamanie. Nie, załamania rynku nie oczekuję, ale jest pewne ryzyko, że być może ta korekta potrwa nieco dłużej niż wszyscy byśmy chcieli. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest Gala. W tym przypadku mieliśmy fajny test technicznego wsparcia w wysokości 3,7 centa. Właściwie w piku to notowanie Gali były nieco niżej. Natomiast jak przybliżymy, no to widać, że dzisiaj o poranku już powoli mamy jakieś wzrosty. Nie są one gigantyczne, ale też nie są najmniejsze. Pamiętajmy, że mamy dopiero poranek, a mamy 5,5% wzrostu. Gdyby ta zwyżka była kontynuowana, to oczywiście jeden z ciekawszych oporów na Gali jest pułap w rejonie 5 centów i dalej kolejny to już jest granica powyżej 6 centów. Przechodząc dalej, zerknijmy sobie na Pive Network, projekt, którego kurs odbija się właściwie teraz od technicznego wsparcia zlokalizowanego w wysokości 50 centów. Wczoraj ta granica była testowana i jeszcze wczoraj pojawiła nam się całkiem wyraźna reakcja popytowa, spora. Dziś o poranku wzrost no, zdecydowanie spokojniejszy, choć patrząc z perspektywy interwału 4-godzinnego, to nie są one najmniejsze. Oczywiście tutaj istotnym będzie to, czy rynek będzie w stanie wyjść powyżej granicy 63,5 centa, czyli 0,6350. Poziom tutaj testowany jako wsparcie. Teraz będzie stanowił dla nas opór. No i konieczne byłoby wyjście powyżej tego zakresu, dlatego że jeżeli odbijemy się od niego, no to kurs mógłby wracać znowu w kierunku 50 centów. Natomiast jeżeli wybijemy ponad, to kolejny opór z perspektywy interwału 4-godzinnego to jest bariera bliżej 71 centów i dalej już 78-79. I na koniec tego dzisiejszego spotkania zerknijmy sobie jeszcze na notowania Jasmine Coina. Bardzo ciekawy projekt z punktu widzenia tego, co się działo na przestrzeni ostatnich godzin, no bo tu też w piku spadek wczorajszy był przepotężny. Wystarczy sobie to zmierzyć, no i mamy 35%, ale koniec końców znaczna część, większość tak naprawdę tego ruchu spadkowego została odrobiona. Dziś o poranku nie obserwujemy jakichś spektakularnych wzrostów, wręcz przeciwnie, małe spadki, ale sam fakt, że wczoraj nie zamknęliśmy świecy tutaj, tylko zamknęliśmy tutaj, już jest w mojej ocenie bardzo, bardzo pozytywną informacją. Zerkając na interwał 4-godzinny możemy dostrzec prowzrostowy układ formacji objęcia hossy, więc jest pewna nadzieja na to, że być może te spadki wczorajsze nie przełożą się na jakąś potężną wyprzedaż w kierunku, czy to no powiedzmy jednego centa, 1,1 centa, tam mam najbliżej położone takie sensowne wsparcie. Natomiast jeżeli wzrosty będą kontynuowane, to poziomy, na które zwracałbym Waszą uwagę, to jest odpowiednio 3,2 centa, 4,5 centa oraz 6,5 centa, czyli 0,032, 0,045 oraz 0,065. Ja wiem, z perspektywy interwału 4-godzinnego, tygodniowego, ten pierwszy poziom najbliżej, czyli 3,2 centa, on nie wygląda super ważnie, natomiast jeżeli odpalicie sobie interwał dzienny, wyznaczycie sobie ten poziom i cofniecie się do marca 2022 roku, to gwarantuję, że zrozumiecie, dlaczego akurat ten pułap cenowy ja tutaj wyrysowałem, bo w mojej ocenie po prostu on może mieć jakieś znaczenie. Podsumowując więc pokrótce, ostatnie godziny były turbo interesujące, jeśli chodzi o to, co działo się na rynku kryptowalut. W mojej ocenie nie jest to jednak żadna szpileczka, która przewija nam balonik i inicjuje kolejną kryptowalutową zimę. Jest to tylko forma jakiejś korekty, która na niektórych projektach potrwa krócej, na innych potrwa pewnie nieco dłużej. Natomiast z czysto technicznego punktu widzenia i z fundamentalnego przede wszystkim punktu widzenia wciąż istnieje cały szereg argumentów przemawiających za tym,
że wirtualne aktywa na przestrzeni kolejnych miesięcy powinny raczej zyskiwać, a nie tracić na wartości, więc ja pozostaję, mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich godzin, niezwykle byczo nastawiony do perspektyw Bitcoina, Ethereum i całego szeregu wirtualnych aktywów. Serdecznie Wam za dziś oczywiście dziękuję. Przypominam, że w kolejnym materiale słyszymy się już w najbliższy piątek, punktualnie o godzinie 10. No i przypominam, że kolejna konferencja społeczności Kryptoraportu już 23 marca w Łodzi, więc jeżeli jeszcze nie macie planów, nie macie swoich biletów, no to czas najwyższy to zmienić, no bo zostały dosłownie ostatnie wolne miejsca. Mam nadzieję, że wspólnie spotkamy się w Łodzi, zbijemy piątkę, porozmawiamy, wymienimy się poglądami i miło spędzimy czas. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!